Proszę Państwa, dziś otrzymałem maila od jednej z mieszkanki, która była zaniepokojona tym, że miasto dba tylko i wyłącznie o to, by osób się jak najwięcej meldowało. To nieprawda. Dbamy, czy chcemy i potrzebujemy, by się osoby oczywiście meldowały, ale również odprowadzały te podatki. Dlaczego nie tylko same podatki? To nie jest jedyne kryterium dla nas, bo przecież rząd od co najmniej 4 lat, a może prawie od 4,5 roku zapowiada rychłe zniesienie obowiązku meldunkowego. No póki co zapowiedzi faktycznie trwają tyle czasu, ale meldunek tak dobrze jak się miał, cały czas tak się ma i wiele elementów w gminie i w całym mieście zależy również właśnie od ilości osób zameldowanych w Ząbkach czy w innych gminach. Jakie to są rzeczy? Oczywiście od osób, które płacą podatki, mamy te podatki, ale to nie są jedyne zależności, czy jedyna potrzeba, którą mamy. Osoby zameldowane dodatkowo pozwalają nam na po pierwsze na lepsze wyliczenie subwencji oświatowej, subwencji ogólnej, subwencji uzupełniającej, która to są też faktyczne przecież pieniądze. W tym momencie przypominam 17 milionów nasza subwencja oświatowa, którą dostajemy z budżetu państwa, a oświata w Ząbkach kosztuje 37 milionów złotych. Więc chcemy również mieć tu subwencję oświatową większą. Jeżeli osoby meldują się, dodatkowo policja uzależnia od tego ilość funkcjonariuszy policji w komisariacie w Ząbkach, czyli mamy drugi element, mamy większą ilość policjantów. Często spotkałem się też z informacjami czy z prośbą mieszkańców o to, by spowodować, by było więcej placówek Poczty Polskiej w Ząbkach. No ale Poczta Polska również uzależnia, proszę Państwa, już trzeci element, ilość placówek od ilości osób zameldowanych i podobno przypada jedna placówka na każde 10 tysięcy osób zameldowanych. Przypomnę, mamy 27-28 tysięcy osób zameldowanych. Chcemy mieć więcej placówek Poczty Polskiej? Meldujmy się. Proszę Państwa, jest to przełożenie, które ma wpływ na całe funkcjonowanie miasta, nie tylko i wyłącznie na budżet, aczkolwiek również. Zachęcam Was do meldowania. Jestem gorącym zwolennikiem i trzymam kciuki, że zapowiedzi premiera Tuska zrealizują się nieco szybciej niż do tej pory było realizowane. Przypomnę, już w 2007 roku miał być obowiązek meldunkowy, w czerwcu 2007 roku zniesiony. Prawdopodobnie ostatnie informacje są takie, że jeszcze ze 2 lata ten obowiązek meldunkowy co najmniej potrwa. Pozostając w nadziei i trzymając się z Państwem razem, zachęcam do tego, byśmy wspólnie dbali o budżet naszego miasta, bo nasze inwestycje niestety są realizowane z naszych wspólnych pieniędzy.